Dziś rozprawimy się z pewną świętą krową, co może bardzo korzystnie wpłynąć na to, jak Ty dobrze żyjesz i na ile się tym życiem możesz cieszyć. Zapraszam na bardzo otwarty i dla wielu ludzi na pewno kontrowersyjny film o tym, co zrobić z problematyczną, często toksyczną rodziną. Rodziną, która w łagodnych przypadkach uprzykrza Ci życie, a w poważniejszych ciągnie Cię na dno ekonomicznie, psychicznie, a czasem nawet fizycznie. W naszej kulturze wiele osób, z którymi mamy trochę wspólnego kodu genetycznego, a często nawet jesteśmy tylko spowinowaceni, ma właśnie taki status świętej krowy, której wszystko wolno. Ciągle zdumiewamy, jak wiele braku delikatności i szacunku, a często i agresji lub chamstwa ludzie gotowi są tolerować w imię tej swojej świętej rodziny. To można, a nawet należy zmienić, jeśli nie chce stracić szacunku dla samego siebie. Dziś najpierw porozmawiamy, jak należy postępować ze zwykłymi członkami szeroko rozumianej rodziny, a potem omówimy szczególny i trudny przypadek naszych rodziców, który dla wielu osób jest bardzo dużym wyzwaniem. Jeśli nie masz ochoty dalej być mentalnym niewolnikiem tak zwanej tradycji rodzinnej, to koniecznie uważaj ten film do końca, bo wszystkie punkty są ważne, a na ekranie końcowym Podlinkuję Ci playlistę z konkretnymi rozwiązaniami różnych sytuacji potyczek słownych. Zacznijmy od podzielenia rodziny na dwie grupy, a mianowicie rodziców i pozostałych krewnych i, i, i spoinnowaconych. Rodzice, jak wspomniałem, to specjalny przypadek i nim zajmiemy się za chwilę. Jeśli chodzi o pozostałych krewnych, którzy obrażają nas, krytykują nieproszeni nasze decyzje życiowe, naszych partnerów, nasz styl życia czy po prostu okazują nam brak szacunku za kilkiewych powodów, to generalnie należy takie osobniki fu, wystrzelić w kosmos naszego życia. Co robią? I to bez rozważania na to, co inni na to powiedzą, zarówno jacyś obcy ludzie, jak i inni członkowie naszej rodziny. Z tą rodziną to też jest tak, jak wiele lat temu wyczytałem w książce Illusions Richarda Bacha i polecam Wam, żebyście sobie to uświadomili. Cytuję, więź, która zespala Twoją prawdziwą rodzinę, nie jest więzią krwi, Lecz szacunkiem i radością z istnienia drugiego człowieka. Rzadko kiedy członkowie tej samej rodziny wyrastają pod jednym dachem. Powtarzam, szacunkiem i radością z istnienia drugiego człowieka, czyli w tym wypadku ciebie. Jeżeli ktoś, kto ciebie ani nie spłodził, ani nie urodził, uzurpuje sobie prawo nazywania się rodziną, a nie okazuje przy tym zarówno szacunku dla ciebie, jak też radości z tego, że ty istniejesz na świecie, to tak szybko, jak to tylko możliwe, Wywal go swojej rzeczywistości. Jeżeli w dodatku są to osoby spowinowacone, no to uświadom sobie, że to są w gruncie rzeczy obcy ludzie, którzy dość przypadkowo znaleźli się w Twoim życiu. A nawet tak są to krewni, no to fakt, że masz z nimi trochę wspólnego konu genetycznego, nie powinno Cię od tego powstrzymywać. W końcu, jak ktoś ma raka, to ten nowotwór też ma bardzo podobny kod genetyczny do naszego, a mimo tego najlepiej tego raka wyciąć, bo może nas zabić. Rak zabija Cię fizycznie, nieszanujący człowiek rodziny zabija Twoją radość życia, okrada Cię z energii życiowej i zajmuje miejsce w Twoim życiu, blokując być może tych ludzi, którzy wnieśliby coś pozytywnego. Na pewno chcesz marnować życie w ten sposób? Jak masz tylko jedno na pewno? Na takich ludzi? Jeśli nie, no to zobaczmy, jak należy postępować w takiej sytuacji. Na samym początku trzeba bardzo jasno i klarownie określić swoje własne granice dla samego siebie. Tu trzeba uważać, bo często w rezultacie wieloletniego sponiewierania przez rodzinę sporo osób ma znacznie zaniżone poczucie na ile szacunku i życzliwości faktycznie zasługują. Może tak być i w twoim przypadku. Jeśli masz tutaj wątpliwości, to zapytaj w komentarzach, a jak nie chcesz pytać, to lepiej po prostu pomyl się po stronie oczekiwania dla ciebie większego szacunku, niż gdybyś sam dla ciebie uznał za zasłużony. Drugi etap bardzo ważny, to jest poważna rozmowa z problematycznym członkiem rodziny. Umów się z nim na rozmowę i jasno mu zakomunikuj, jakiego traktowania oczekujesz, a jakiego zdecydowanie sobie nie życzysz. Taka rozmowa powinna być dla niego ostatnią szansą, aby podtrzymać jakikolwiek kontakt z tobą. Jeśli taki jasny i spokojnie przekazany komunikat spowoduje reakcję typu: Nie zdawałem sobie sprawy, przepraszam. Za którą pójdzie też odpowiednia zmiana zachowania, w stosunku do ciebie oczywiście, to możesz zacząć taką relację z tym człowiekiem na nowo. Tylko uważaj, czy ta osoba poważnie potraktowała swoje przeprosiny, swoją deklarację. I to byłoby pięknie, ale niestety u większości krewnych takie zachowanie w realnym życiu spowoduje oburzenie, obrazę czy różnego rodzaju zarzuty o bezczelność i tym podobne próby manipulacji. W takim wypadku nie zastanawiaj się ani ja przez chwilę, Dajesz natychmiastowego kopa w tyłek takiej osobie i wywalasz tego człowieka z Twojej rzeczywistości. Koniec. I jeśli komuś z innych pociotków to się nie spodoba, to wylatuje z twego życia z hukiem razem z tym pierwszym. Pamiętaj, masz tylko jedno życie, i jego czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na kontakty z osobami, które ci go psują. Zdaję sobie sprawę, że ten postulat może ci się wydawać nieco zbyt radykalny. Ale szczerze mówiąc, podczas mojego dość długiego życia ciągle przekonuję się o słuszności niemieckiego powiedzenia: lepszy bolesny koniec niż ból bez końca. Zapamiętaj więc i zastosuj. Lepszy bolesny koniec niż ból bez końca. No, chyba że jesteś masochistą, ale wtedy ten film nie jest dla ciebie. Nie dawaj też takiej osobie więcej niż jedną szansę. To jest tak jak Amerykanie mówią: oszukałeś mnie raz, wstydź się. Oszukałeś mnie drugi raz, to ja powinienem się wstydzić. No Więc lepiej nie wstydź się z tego powodu, bo to jest bardzo frustrujące i bardzo denerwujące. Mówiłem o tym w filmie Optymalnej Strategii Postępowania z Innymi Ludźmi, który też podlinkuję na końcu tego filmu i możesz go sobie obejrzeć. Tu oczywiście pojawia się jeden problem. Wielu ludzi obawia się, że jak wywalą z życia takie osoby, to zostaną same. Nic bardziej błędnego. Kiedy nauczysz się budować dobre relacje z innymi ludźmi, to nigdy nie będziesz sam. I czasy męczenia się z niepasującymi ludźmi, szczególnie krewnymi, będziesz wspominać jak jakiś zły sen. A nauczyć się budowania relacji może stosunkowo łatwo. Trzeba tylko skoncentrować się na właściwych umiejętnościach. Możesz to bez większych nakładów finansowych zrobić, na przykład, korzystając z mojego znanego w międzyczasie podręcznika, sukces w relacjach międzyludzkich. Kup go sobie, przestudiuj go, ale to także zupełnie na marginesie. Jak już przed tym mówimy, to jeśli ten film uważa za przydatny, to naciśnij tam łapkę w górę, żeby YouTube wiedział, że warto pokazywać go innym. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to naciskając, przy ten dzwoneczek, bo w ten sposób zawsze będziesz powiadomiony o nowych filmach. No, ale teraz przejdźmy do następnego punktu, tego szczególnego przypadku, a mianowicie przypadku naszych rodziców. Jacykolwiek by oni nie byli, no to musimy zdawać sobie sprawę, że bez nich nie byłoby nas w ogóle na tym świecie. Pomijając też jakieś patologiczne przypadki, to zazwyczaj na początku naszego życia kosztowaliśmy ich, naszych rodziców, też sporo różnego rodzaju wyrzeczeń. Tego nie powinniśmy tak łatwo przekreślać, nawet jeżeli mamy z tymi rodzicami duży problem. Dlatego, nawet jeśli twoje drogi bądź wyobrażenia o życiu za bardzo się rozjechały z tymi głoszonymi przez twoich rodziców, to w przeciwieństwie do pociotków zainwestuj kilka rund, żeby wytłumaczyć im, o co ci w życiu chodzi. I jakiego rodzaju traktowania oczekujesz od nich już jako człowiek dorosły. Nie zrażaj się, jeśli za pierwszym razem to nie wyjdzie i spróbuj później jeszcze raz. Jeżeli jednak to dalej nie daje skutku i jesteś traktowany jak bezwolne dziecko, albo co gorsza, atakowany, albo spotykasz się z głębokim niezrozumieniem, no to niestety czas na kolejny etap. Zanim go zastosujesz, warto jednak jeszcze, bo to są rodzice, na spokojnie spróbować przeprowadzić z nimi rozmowę ostatniej szansy, tak jak z tym krewnym. W niej, podobnie jak w przypadku z tym krewnym, spokojnie komunikujesz, jakiego traktowania oczekujesz i jakiego zdecydowanie sobie nie życzysz, i że uszanowanie tego jest warunkiem dalszych kontaktów z tobą. Realne szanse na porozumienie się w tym momencie są raczej niewielkie, bo wielu rodziców z mojego pokolenia, ale też tych. Trochę, a nawet znacznie młodszych, woli stosować metody siłowe albo prymitywną manipulację, no ale spróbować trzeba. No Jeżeli to nie da rezultatu, to czas przejść do następnego trzeciego etapu. Tym etapem jest dieta. Robimy po prostu ścisłą dietę Jeśli chodzi o kontakty z nami. To polega na tym, że po prostu przestajemy się z nimi kontaktować, przyjeżdżać na różnego rodzaju święta, spotkania rodzinne, brać udział w uroczystościach rodzinnych itd., itd. Świadomie mówię, że przestajemy się z nimi kontaktować, bo jako dobre dzieci po cichu możemy sprawdzać, czy któryś z rodziców poważnie zachorował, albo czy nie mają jakiejś innej sytuacji awaryjnej. Wtedy wskoczymy i pomożemy. Tyle jesteśmy im winni za ten sam początek naszego życia. Tu trzeba być przyzwoitym człowiekiem. Ale jak wspominałem, sprawdzamy to po cichu, tak aby druga strona o tym nie wiedziała. Dla rodziców powinno to wyglądać jak tak zwany ghosting. Zero inicjatywy, zero kontaktu z naszej strony. Taka dieta, szczególnie dla starszych ludzi przyzwyczajonych do określonego traktowania nas i innych, może być czymś bardzo, bardzo bolesnym. I na początku spodziewaj się wyrzutów, nacisków i różnych prób manipulacji. Tego się należy spodziewać, temu nie należy ustępować. To, co możesz zrobić, to przy każdej takiej próbie komunikować, że w takich przypadkach, prawda, gotowość podjęcia normalnej, zdrowej relacji, jaką powinni mieć ludzie, którzy się nawzajem szanują. Realistycznie, prawie na pewno nie uda się to za pierwszym razem, więc kontynuujemy dietę, nie inicjując z naszej strony żadnych kontaktów. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, po cichu cały czas patrzymy, czy rodziców, który czegoś nie potrzebuje, pomocy medycznej i tak dalej, ale podkreślam jeszcze raz, robimy to po cichu. Taka dieta w niektórych przypadkach może potrwać nawet kilka lat. Ale stawką jest nie tylko nasze dobre życie, ale też możliwy reset naszej relacji z rodzicami, która może potem odrodzić się w zupełnie innej, o wiele lepszej formie. Z doświadczenia zarówno własnego, jak też innych ludzi, wiem, że taki reset może prowadzić do późniejszych, przyjaznych i wieloletnich relacji z rodzicami, takich, jakie właściwie powi powinny być od początku. Trzeba tylko pilnować aby druga strona nie ześliznęła się w tych nowych relacjach, w te stare, niedobre wzorce. To jest bardzo ważne. Czego i Tobie życzę. W tym filmie oczywiście przedstawiam mój osobisty punkt widzenia, który, jak zwykle o mówię, nie pretenduje do uniwersalnej recepty na życie. Wyciągnij własne z tego wnioski. Ja chętnie z Tobą podyskutuję w komentarzach. No i powodzenia z Twoją rodziną. Do zobaczenia.